Do tego jeszcze szkoła muzyczna. Także no, Helena bardzo dużo tych aktywności podejmowała, ale to jest właśnie to, co mówi jej mama, pani Barbara, że Helena była jak światło, pojawiała się i znikała z prędkością światła. Krzysztof Kunert, witam się z Państwem w moim programie, a dziś wraz ze mną ksiądz Paweł Wróbel, salwatorianin, postulator procesu beatyfikacyjnego Heleny Kmieć. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Księże, chcemy dziś porozmawiać o Helenie, świętej pamięci Helenie, a w pewnym sensie już za chwilę pewnie będziemy mówili służebnicy Bożej. Ksiądz osobiście znał Helenę, dziś jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego. Gdybyśmy na początek mogli opowiedzieć, przedstawić, zarysować sylwetkę Heleny. Początki, dom rodzinny, szkoła, jak to było u niej? Helena urodziła się w 1991 roku i mieszkała w Libiążu przez większość swojego życia. Stamtąd też pochodzą rodzice. Kiedy Helena miała 6 tygodni, zmarła jej mama. I później Helenę wychowywał tato i druga mama, tato Jan i mama Barbara. Helena chodziła do szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu. Tam skończyła podstawówkę, tam chodziła też do gimnazjum i rozpoczęła liceum. Po pierwszej klasie liceum otrzymała stypendium w szkole, które realizowała w szkole w Anglii. Tam skończyła liceum, wróciła, zdała maturę i rozpoczęła studia. Chciała studiować coś po angielsku, więc wybrała studia z inżynierii chemicznej na Politechnice Śląskiej. Zrobiła też w międzyczasie szkołę muzyczną, 2 stopnie szkoły muzycznej w klasie śpiewu solowego w czasie studiów. Studiowała rzeczywiście tą inżynierię chemiczną po angielsku, ale to nie była jakaś jej pasja życia. Więc po studiach po prostu została stewardesą i latała w jednej z linii lotniczych jako stewardesa. No to taka duża zmiana, byśmy powiedzieli. To świadczy o jej charakterze, o jej osobowości? Myślę, że tak. Helena miała szerokie, bardzo szerokie zainteresowania, rozległe te zainteresowania były. No i ona wszystko, co robiła, starała się robić dobrze, więc myślę, że jakby poszła w tą inżynierię chemiczną, to na pewno byłaby doskonałym inżynierem, ale wybrała linie lotnicze, więc po prostu latała samolotami. Przygotowując się do naszej rozmowy, też wynotowałem sobie, że Helena to była osoba jakby zawsze blisko kościoła w pewnym sensie. Bo ksiądz powiedział, szkoła katolicka, ale też pielgrzymki, SDM, pewnie chodzi o Kraków. Caritas, kościół zawsze był jej po drodze? Tak, ona pochodzi z rodziny, która jest bardzo związana z kościołem, bardzo religijna. Zarówno rodzice, pan Jan, pani Barbara, jej biologiczna mama też i siostra, to są ludzie, którzy po prostu są praktykującymi katolikami. Helena w takim środowisku rodzinnym wzrastała i dla niej było to czymś naturalnym, że po prostu Kościół jest obecny w ich życiu i realizowała to na każdym etapie swojego życia. Właśnie od tego czasu szkoły podstawowej, przez później gimnazjum, liceum angażowała się w grupę młodzieżową w swojej parafii, w świetlicę Caritas, gdzie pomagała w odrabianiu lekcji już będąc studentką. Duszpasterstwo akademickie w Gliwicach, duszpasterstwo Politechniki Śląskiej, które prowadzi ksiądz Wojciech, też było jej bardzo bliskie i bardzo ważne dla niej w czasie studiów. No i właśnie przez pomoc w organizacji Światowych Dni Młodzieży, aż w końcu 5 ostatnich lat życia
To było związanie z naszym zgromadzeniem zakonnym przez wolontariat misyjny Salwator. No właśnie, jak wasze drogi się spotkały, zgromadzenia i Heleny? Zapukała któregoś dnia, powiedziała, chcę jechać na misję. Na pewno to było coś, co w niej dojrzewało przez jakiś czas i trafiła do naszego wolontariatu w 2012 roku. Najpierw prowadziła warsztat misyjny w czasie naszego salwatoriańskiego forum młodych w Dobroszycach. Z tego warsztatu misyjnego powstał ten flashmob, który jest w internecie, kiedy śpiewała Słuchaj Izraelu na dworcu głównym we Wrocławiu. No i później bardzo szybko i bardzo mocno zaangażowała się w struktury wolontariatu. Była liderką jednego z regionów, regionu śląskiego. Tam też myśmy się poznali, dlatego że ja wtedy przed studiami, po święceniach kapłańskich, przed studiami z prawa kanonicznego, na które zostałem skierowany przez przełożonych, pracowałem jako wikariusz w parafii w Mikołowie na Śląsku, a ona była liderką regionu śląskiego wolontariatu i ja byłem opiekunem duchowym tego wolontariatu. Więc ona bardzo szybko weszła w tą działalność misyjną wolontariatu i tego owocem były cztery jej wyjazdy w ramach wolontariatu. Natomiast formacja w wolontariacie misyjnym Salwator trwa cały rok. To nie jest tak, że ci ludzie się zgłaszają i wyjeżdżają. Na czym ona polega? Ta formacja polega przede wszystkim na formacji takiej duchowej, związanej właśnie z duchowością misyjną, ale w kontekście jakby naszego charyzmatu zakonnego, dlatego że nasz założyciel błogosławiony ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan mówił, że dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, nie wolno ci spocząć. I w tym duchu wolontariusze związani z wolontariatem misyjnym Salwator kształtują się, ale też biorą udział w różnego rodzaju warsztatach, kształceniu takim naukowym, może nie w kontekście akademickim, ale kształceniu też takim intelektualnym, po to, żeby jak najlepiej przygotować się do tych wyjazdów, które później realizują w różnych okresach czasu. To są wyjazdy krótkoterminowe. Dwa z tych wyjazdów krótkoterminowych podjęła Helena na początku i wyjazdy długoterminowe. I dwa takie też wyjazdy długoterminowe Helena podejmowała. Ten ostatni miał być właśnie półroczny. I kiedy już zaczniemy, zanim zaczniemy o nich mówić, to proszę powiedzieć, co to znaczy być liderem regionów w wolontariacie misyjnym w waszym zgromadzeniu? Co ksiądz ma na myśli? To liderstwo polega na tym, że osoba odpowiedzialna za ten region, czyli właśnie taki lider regionu, animuje działania tego regionu, dlatego że wolontariusze pogrupowani ze względu na miejsce zamieszkania czy studiowania w te regiony podejmują różnego rodzaju akcje misyjne w Polsce, polegające na organizacji kiermaszy, różnych pogadanek czy lekcji związanych z misjami. I w ten sposób też starają się szerzyć tą ideę naszego założyciela o dotarciu do wszystkich, ale też zbierają przez kiermasze różnego rodzaju zbiórki fundusze na swoje wyjazdy misyjne, które oczywiście są także dotowane z wolontariatu misyjnego, ale my bardzo chcemy, żeby ci ludzie, którzy wyjeżdżają na misję w ramach naszego wolontariatu, czuli się też za to odpowiedzialni, więc to jest związane z przygotowaniem takiego wyjazdu bardzo dobrze. Czyli to jest konkretne zaangażowanie takiego regionalnego lidera. Do czego zmierzam? Bo jeżeli mówimy o studiach na Politechnice, które pewnie są wymagające, mówimy o zaangażowaniu równoległym w taki wolontariat, to trzeba tak na 100% żyć, prawda? Do tego jeszcze szkoła muzyczna. Także no, Helena bardzo dużo tych aktywności podejmowała, ale to jest właśnie to, co mówi jej mama, pani Barbara, że Helena była jak światło, pojawiała się i znikała z prędkością światła.
I bardzo często tak było, po prostu ona zawsze mówiła, że wyśpi się po śmierci. Zawsze była niedospana, zawsze była gdzieś tam w jakiejś aktywności, ale to nie wynikało z tego, że robiła coś po macoszemu czy po łebkach, tylko po prostu zależało jej na tym, żeby we wszystko, w co się angażuje, po prostu robić to jak najlepiej. I dlatego to wymagało czasu. Ksiądz powiedział Węgry, Rumunia, Zambia i Boliwia na koniec. To te miejsca, w których była na misjach. Co ona tam robiła? Moglibyśmy troszeczkę wrócić do tych miejsc i je opisać? Pierwszy jej wyjazd na Węgry polegał na organizacji czasu wakacyjnego dzieciom. To były takie półkolonie w naszej parafii na Węgrzech. Tam zajmowała się właśnie organizacją takich półkolonii pod kierownictwem księdza Krzysztofa Miklusiaka, który tam pracuje. Więc to było główne zadanie wtedy na Węgrzech. Później w Boliwii, w Zambii, Helena była, tak, też była praca z dziećmi ulicy w Lusace. Ona była tam chyba 3 miesiące. I tam uczyła też języka angielskiego. Rumunia to też była praca z dziećmi. Ona zresztą bardzo często mówiła, że odnajduje się w tej pracy, lubi tę pracę, lubi dzieci. Dzieci też ją uwielbiały, więc to w tym się bardzo mocno odnajdywała. I Boliwia miała być też pracą w ochronce dla dzieci, natomiast ona, ta ochronka jeszcze nie była otwarta, ona wymagała jeszcze takich drobnych prac porządkowych. Jest też filmik, który dziewczyny nagrały, kiedy tam poleciały, jak malują kwiaty na ścianach tej ochronki. Więc najpierw miało być to przygotowanie tej ochronki do otwarcia, a później praca też z dziećmi. Ksiądz mówi wyjazdy krótkoterminowe i długoterminowe. To znaczy, co ksiądz ma na myśli tutaj? Węgry to był wyjazd krótkoterminowy i takie wyjazdy krótkoterminowe określane są takim mianem wtedy, kiedy one trwają 2-3 tygodnie, miesiąc. Wyjazdy długoterminowe to są wyjazdy, które już są na kilka miesięcy i takim wyjazdem była Zambia w przypadku Heleny i takim wyjazdem też miała być Boliwia, bo to miał być wyjazd, który miał trwać już pół roku. Czyli żeby przez pół roku, żeby być na misjach przez pół roku, wyjechać na takie długoterminowe misje, to trzeba już być misjonarzem na 100%? Trzeba już... Zmierzam do tego, czy Helena czuła się tą misjonarką już taką? Tak, myślę, że ona miała głębokie poczucie tego, że jest misjonarką, że jest odpowiedzialną też za to dzieło misyjne Kościoła. Choć ona zawsze twierdziła, że żeby być misjonarzem nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata, bo miłość można i trzeba nieść każdemu. Tak samo człowiekowi na drugim końcu świata właśnie, ale też i sąsiadowi, który mieszka obok. Natomiast ona ten swój charyzmat misyjny realizowała właśnie w ramach wolontariatu misyjnego, no i czuła się tą wolontariuszką, bo bardzo bliska była jej ta idea Franciszka Jordana, żeby zanieść wszędzie Chrystusa Zbawiciela. Zresztą ten cytat, o którym powiedziałem na początku, jest też na jej grobie wypisany. 6 miesięcy to jest kawał czasu. To trzeba zmienić wszystkie swoje plany. Być może wziąć dziekankę na Politechnice. To znaczy, że to musiało być bardzo wysoko w jej hierarchii. Misji. Ona już była po studiach, więc ona już pracowała wtedy, kiedy jechała do Boliwii. No to w tym momencie kariera, musiała wziąć urlop. Tak. Więc to wymagało od niej dużego samozaparcia, bo musiała wziąć po prostu wolne na ten czas. Mhm. To jeszcze chciałbym zapytać, co to znaczy być misjonarzem na ulicy? No bo ksiądz użył takiego sformułowania, że jakby pracowała na ulicy w Zambii. Co to jest za praca? Jaki ona ma charakter? Jaką specyfikę? Ona tam podejmowała takie działania związane właśnie z edukacją.
I po prostu była to praca z tymi najbiedniejszymi dziećmi, które poza instytucją kościoła nie miałyby żadnej szansy na jakąkolwiek edukację. Więc po prostu tak to wyglądało. To są takie dzieci ze slumsów, tak? Tak, można tak powiedzieć, bo to były dzieci ze stolicy w Lusace. I dla Heleny nie miało to znaczenia, te dzieci były najważniejsze. Tak, tak. Ona pisała w jednym z podań misyjnych o misję do naszego wolontariatu, że ona otrzymała łaskę Bożą, czyli 5 razy D, tak to nazwała, dar darmo dane do dawania i musi się tym darem dzielić. Sama otrzymała dużo od Pana Boga, więc musi się tym darem dzielić. Jeśli może kogoś czegoś nauczyć, może ktoś się dzięki niej uśmiechnąć, czegoś dobrego doświadczyć, to ona po prostu chce to zrobić. Bo najważniejszą rzeczą, jaka ją w życiu spotkała, to to, że poznała Pana Boga. Tak, to są jej słowa. A czuła się częścią nas, naszego charyzmatu, naszego założyciela, bo nawet ostatnio ksiądz Paweł Fiący, który ją też dobrze znał, nasz misjonarz w Zambii, pokazał mi wiadomość od niej, w której Helena powiedziała, że czuje się w pełni częścią rodziny salwatoriańskiej. Czy ktoś bardzo bliski. Tak, tak, tak. Wynotowałem sobie taki cytat. Jej życiorys o niej śmiela. To powiedział ksiądz w jednym z wywiadów. No to zapytam, kogo ksiądz spotkał na swojej drodze? Tak osobiście. Myśmy się poznali, tak jak mówiłem, wtedy, kiedy pracowałem w Mikołowie. To był 2013 rok. Wtedy struktura wolontariatu wyglądała w ten sposób, że opiekunami duchowymi danego regionu byli księża, którzy pracują, salwatorianie, którzy pracują właśnie w takich miejscach, w których ten wolontariat się gromadzi. Dzisiaj opiekunami tymi duchowymi są duszpasterze wolontariatu misyjnego, którzy się tym zajmują. Natomiast wtedy ja zostałem przez duszpasterza wolontariatu poproszony właśnie, żeby zająć się regionem śląskim. No i to było tak, że Helena jak wymyśliła coś, to zawsze do tego bardzo mocno dążyła i bardzo mocno na to parła, więc czasem było tak, że ja miałem też szkołę w tygodniu przez 5 dni, 20 kilka godzin. No i zawsze czasem w tym tygodniu Helena dzwoniła i mówi, że musimy zrobić coś tam w weekend, jakąś akcję, czy ksiądz zawsze używała takiego sformułowania, księdzu nasz drogi. No i jej się nie udało mi nigdy odmówić. No nie było to łatwe, bo zawsze jej bardzo na tym zależało i chciała poświęcić swój czas. Czasem też tylko weekend, chwila jakiegoś weekendu była dla niej wolna. Ale ona właśnie to wykorzystywała na przygotowanie kiermaszu czy jakiegoś tam spotkania misyjnego. No było to zawsze dla mnie fascynujące, że człowiek tak młody, który może realizować swoje pasje, marzenia, bo ona miała dużo pasji. Ona też lubiła śpiewać, grała na gitarze, lubiła chodzić po górach. To jednak ta idea misyjna była dla niej bardzo ważna i potrafiła swój czas poświęcić właśnie na to. I to ją też między innymi wyróżniało? To był taki naturalny lider wśród świeckich w waszym wolontariacie? To znaczy ona nigdy nie była nachalna. Ona nigdy nie była taką osobą, która się narzucała, która chciała być jakimś tam liderem, ale to było właśnie takie naturalne, nie? Że w jej jakby osobowości po prostu dużo było takiego dobra, które powodowało, że ludzie automatycznie jej ufali, więc po prostu wiedzieli, że jak ona czegoś się podejmie, to doprowadzi to do końca i zrobi to najlepiej, jak potrafi. I zazwyczaj robiła to bardzo dobrze, zawsze robiła to bardzo dobrze. Już ten cytat przytaczałem, ale przytoczę go raz jeszcze. Żyła na 100%, to też z księdza. Co ksiądz ma na myśli tutaj? Żyła na 100%. Ona po prostu realizowała plan na swoje życie. Miała marzeń bardzo dużo.
miała różnego rodzaju plany w swoim życiu. No i po prostu konsekwentnie z taką, jak mówi jej mama, pani Barbara, z prędkością światła to realizowała, więc tam nie było czasu na jakieś głupoty, rzeczy, które myśmy uznawali za bezużyteczne. Ona po prostu wykorzystywała każdą chwilę do tego, żeby realizować to, co dla niej jest ważne. A tak jak mówię, no, przez ostatnich 5 lat życia było bardzo dużo tej wagi przez nią nakładanej na tą działalność misyjną. A jak ksiądz zareagował, kiedy się ksiądz dowiedział, że wydarzyła się tragedia w Boliwii? Kiedy ksiądz się dowiedział, że popełnione zostało morderstwo i że Helena nie żyje? Pamiętam to dokładnie, bo wychodziłem wtedy z zajęć z Uniwersytetu w Lublinie, gdzie studiowałem. No, było to niewyobrażalne. Myśmy już później nie mieli jakiegoś takiego stałego kontaktu, więc jakby nie kontaktowaliśmy się tuż przed tym wyjazdem jej do Boliwii, czy w trakcie tego wyjazdu. Ale no, Helena, zawsze kiedy się spotkaliśmy, mieliśmy jakąś okazję tam się w przylocie spotkać na spotkaniu wolontariatu, czy gdzieś indziej, no to zawsze się przywitaliśmy, zawsze zamieniliśmy parę słów. Więc jakoś cały czas była mi bliską osobą, o której pamiętałem, za którą się też starałem modlić właśnie w tych wyjazdach misyjnych. No to był wstrząs i to ogromny, bo nagle się człowiek dowiaduje, że ktoś, kto ma niespełna 26 lat, jest pełen życia, jest po prostu dobry, no, znika w bezsensownej śmierci. Tak wszyscy wtedy myśleliśmy. Dziś po kilku latach właściwie można powiedzieć, że ta śmierć no, bezsensowną nie była. Różne formy upamiętnienia Heleny dziś mają miejsce. To między innymi wystawy, książki, powstaje centrum jej imienia, który ten jej charyzmat też będzie z pewnością niosło w świat. Może ksiądz nam o tym opowiedzieć, o tych różnych formach upamiętnienia, to co do księdza dociera? Kiedy wydarzyła się ta tragedia, to właśnie wielu z nas sobie zadawało pytanie, czy co z tego wyniknie. Był nawet taki moment, kiedy zarówno duszpasterze wolontariatu, jak i nasi przełożeni odpowiedzialni za nasze apostolaty zastanawiali się, czy to nie jest koniec wolontariatu, czy warto go prowadzić dalej. No i wtedy przyszło takie natchnienie do wszystkich, którzy byli za to odpowiedzialni, że nie, że właśnie to jest moment, w którym wręcz przeciwnie, trzeba jakby kontynuować to dzieło, bo Helena na pewno by tego chciała. I bardzo szybko, bardzo spontanicznie też powstawały różne idee związane z upamiętnieniem jej życia. Już kilka miesięcy po jej śmierci powstała fundacja jej imienia, która też jest inicjatywą zarówno naszego zgromadzenia zakonnego, jak i ludzi związanych z wolontariatem. Ta fundacja jest po to, żeby kontynuować dzieło Heleny. Zresztą takie jest też jej jedno z haseł, że misja Heleny trwa. I dzięki tej fundacji dzisiaj kilkadziesiąt dzieci z ubogich, z krajów, też w których pracowała Helena, między innymi właśnie w Boliwii, ma stypendia dzieci zdolnych, które nie mogłyby sobie ze względu na warunki materialne pozwolić na edukację. Więc fundacja zajmuje się pozyskiwaniem środków i sponsorowaniem tych stypendiów, ale też podtrzymywaniem pamięci Heleny. Bardzo szybko też później wyszła książka, która była zapisem wywiadów Eweliny Gładysz i Przemysława Radzyńskiego właśnie z bliskimi Heleny, z osobami, które ją znały. Teraz wyszła kolejna książka właśnie z inicjatywy Fundacji imienia Heleny Kmieć, która jest zapisem wywiadów, które ukazywały się w internecie jako nagrania. Ale też ona jest poszerzona, czy znajdują się w tej książce także wywiady z osobami, które jej nie znały, a
ale się Heleną zainspirowały, no i w jakiś sposób też realizują to, co ona nam zostawiła. Są różnego rodzaju wystawy, jest taki projekt Podaj dobro dalej, jest też teraz proces beatyfikacyjny przed nami, więc z tym też są związane różnego rodzaju inicjatywy, które pozwalają na to, żeby to jej dziedzictwo czy jej dzieło przekazywać dalej i pokazywać ją światu, bo jest tego warta. W 2017 roku to była dla wielu ludzi, bo śmierć Heleny stała się sprawą ogólnopolską, no była śmiercią bezsensowną młodej dziewczyny właściwie, przed którą było całe życie. A jak dzisiaj ksiądz patrzy na to wydarzenie sprzed kilku lat? Dzisiaj patrzę na to wydarzenie z perspektywy naszej wiary, dlatego że widzę w tym wydarzeniu bardzo mocno, w tej całej sytuacji, która ma miejsce też po tych kilku latach, a która jest związana z Heleną, że Pan Bóg nawet z największej otchłani zła jest w stanie wyciągnąć dobro. I to dobro się dzieje, bo jest go coraz więcej. Coraz więcej osób wie o Helenie, coraz więcej osób chce się o niej dowiedzieć. Coraz więcej osób też przysyła do nas informacje na temat tego, w jaki sposób Helena ich inspiruje, ale też w jaki sposób według ich relacji i według ich wiary Helena im pomogła w różnych wydarzeniach, kiedy prosili ją po prostu o wstawiennictwo. I to nie są osoby, które tylko osoby, które ją znają czy znały, ale to są też osoby, które się po prostu o niej dowiedziały już po jej śmierci. Czyli ten nieoficjalny, prywatny kult, ta, byśmy powiedzieli, sława świętości, ona trwa, tak? Właśnie. Tak, ona praktycznie pojawiła się zaraz po jej śmierci. I ona jest podtrzymywana. Nie jest to robione sztucznie. Ona jest spontaniczna, ona wynika jakby z głębokiego przekonania wielu, bardzo wielu ludzi o tym, że Helena jest w niebie. Więc dlatego też proces beatyfikacyjny, czy przygotowanie do procesu beatyfikacyjnego mogą się rozpocząć dopiero po 5 latach od śmierci kandydata na ołtarze, właśnie po to, żeby te pierwsze emocje opadły i żeby mieć pewność, że ta opinia świętości po prostu jest trwała. No i jest to też taki, byśmy powiedzieli, podstawowy warunek, prawda, żeby w ogóle ruszyć sprawę procesu. Chciałbym się jeszcze księdza zapytać na koniec, kim Helena dzisiaj może się stać dla młodych ludzi? Helena na pewno może się stać taką wielką inspiracją do tego, że nawet w dzisiejszym świecie, który proponuje młodemu człowiekowi bardzo dużo, to jednak warto wybierać to, co jest dla niego najlepsze, że Helena może być inspiracją do tego, że dla młodego człowieka też jest miejsce w Kościele i może realizować swoje życie, swoje powołanie, jakiekolwiek by ono nie było, do takiego życia blisko Pana Boga, bo ona po prostu w takiej bliskiej relacji żyła. Czyli, że można być stewardesą i misjonarzem? Tak, na pewno. Zresztą w jednym z wywiadów kiedyś bardzo mi się podobał ten nagłówek, nie wiem gdzie go widziałem, ale była sprawa Heleny poruszana i została nazwana stewardesą, która zdobyła niebo. Konkludując już poniekąd naszą rozmowę, że chyba można powiedzieć, że to też taki wzór, że można być młodym, żyć na 100%, a jednocześnie mieć głęboką zażyłość i relację z Panem Bogiem, i wiara może się stać takim sztandarem de facto, pod którym prowadzi się życie. Tak, bo ona żyła bardzo głęboko swoją wiarą. To była dla niej najważniejsza rzecz. I z tej wiary, głębokiej wiary,
po prostu wynikały jej relacje z ludźmi. Ona te relacje zawsze budowała po prostu dobre. I z nią się chciało przebywać. Ona chciała też być dobra dla ludzi, tak to realizowała, ale była też świadectwem. Myślę, że jeśli mam jeszcze chwilę, to mogę o tym powiedzieć. Dostałem ostatnio maila na nasz adres biura postulacyjnego od człowieka, który latał z nią w liniach lotniczych. I przyleciał do Tel Awiwu, do Izraela. I Helena wtedy wracała tym samolotem jako personel pokładowy po kilku dniach pobytu w Izraelu. To był czas świąt wielkanocnych, Triduum Paschalnego i świąt wielkanocnych. No i on jako człowiek niewierzący wtedy zupełnie, kiedy cały personel pokładowy razem z Heleną wchodził na pokład tego samolotu, w którym on przyleciał i od razu też wracał, przywitał te dziewczyny, te kobiety jako stewardesy takim stwierdzeniem, że jak było w Tel Awiwie, że przecież są w stolicy światowej imprezowania różnego rodzaju i co robiły, gdzie imprezowały przez ten czas. A Helena mu odpowiedziała, że ona nie była w Tel Awiwie, tylko była w Jerozolimie, bo przeżywała Triduum Paschalne i święta wielkanocne tam. Na co on oburzony, zdziwiony pyta, no jak to przecież być w światowej stolicy imprez, jaką jest Tel Awiw dla wielu ludzi i nie imprezować, przecież to jest niemożliwe. Grzech. A ona, tak, a ona po prostu z takim wyrazem bardzo poważnym twarzy mu powiedziała, ty tego nie zrozumiesz, bo jesteś niewierzący, a dla mnie to jest ważne. I to był koniec ich rozmowy, ale on opisał to w taki sposób, że to nie był osąd, to nie było jakieś takie z wyrzutem, tylko po prostu mu to powiedziała, ale z takim wyrazem twarzy i z taką powagą, że mu to zapadło w pamięć. I później przez jakiś czas dużo o tym myślał i przez inny splot wydarzeń też w życiu, mając też na uwadze to wydarzenie, doszedł do wiary w Pana Boga. Przytacza ksiądz piękne świadectwa. Tych świadectw dużo dociera tutaj do biura? Coraz więcej. One napływają albo w formie elektronicznej, albo w formie listowej, tradycyjnej, pocztowej. Natomiast zdarzają się też takie sytuacje, że ludzie dzwonią, więc ja wtedy proszę, żeby takie rzeczy opisać, czy to właśnie w wiadomości mailowej, czy listownie i wysłać na nasz adres. A kto pisze? Kto dzwoni? To są ludzie młodzi? Kim oni są? Może ksiądz nam zdradzić rąbka tajemnicy tutaj? Trudno teraz to skategoryzować, jaka grupa wiekowa, czy jacy ludzie zazwyczaj dzwonią, czy piszą. To są ludzie w różnym wieku. To są ludzie często bardzo młodzi, którzy piszą o wpływie Heleny na ich życie, ale to są też ludzie dojrzali, którzy gdzieś tam zainteresowali się ich życiem, albo którzy wpiszą wprost też, że według nich otrzymali jakąś konkretną łaskę od Pana Boga właśnie po modlitwie za wstawiennictwem Heleny, modlitwie prywatnej. A mógłby ksiądz przytoczyć jakieś jeszcze świadectwo? Mam też kilka takich świadectw, które są związane z małżeństwami, które przez długi okres czasu nie mogły mieć dzieci i prosili o wstawiennictwo Helenę i to dzieciątko się pojawiło po jakimś czasie niedługim. Właśnie no, jest kilka takich świadectw też. One są różne. Trudno teraz jakieś jedno konkretne przytaczać, dlatego że no, każde z nich jest bardzo takie osobiste i wyjątkowe dla tych ludzi i takie też się stają dla nas. Poza tym jest też dużo takich materiałów, które były jeszcze przed tą informacją o rozpoczęciu przygotowań do procesu beatyfikacyjnego. To były jakieś informacje, które napływały albo do jej parafii rodzinnej w Libiążu, albo do rodziców
czy były wprost zostawiane jako kartki czy listy na jej grobie. Piękne świadectwo. Dla mnie, jako dla osoby, tak rozmawiamy, a we mnie takie pojawia się taka myśl wewnątrz, że jako też i rodzica dojrzewających dzieci, że Helena mogłaby się stać wzorem też dla nas, dla właśnie rodziców takich nastolatków, że jest możliwe w dzisiejszych czasach, że wiara w młodym człowieku jest najważniejsza i że no, trzeba się o to modlić i może właśnie za wstawiennictwem Heleny. Myślę, że tak. Ona zresztą bardzo chciała być mamą i to był jej plan na życie, żeby założyć rodzinę. Bardzo jej zależało, żeby to była rodzina, w której Pan Bóg będzie miał pierwsze miejsce. Więc myślę, że to jest dobra myśl. Do tematu na pewno będziemy wracać na sam koniec naszej rozmowy. Ksiądz mówił, że do biura postulatora spływają świadectwa. Jeżeli ktoś na przykład po naszej rozmowie uznałby, że również chciałby złożyć takie świadectwo, relacje, to gdzie ma kierować swoje kroki? Najlepiej to właśnie zrobić albo przez pocztę elektroniczną pod adresem beatyfikacja@helenakmiec.pl lub wysłać takie świadectwo spisane na adres biura postulacyjnego tutaj do Krakowa, ulica Świętego Jacka 16, 364 Kraków. Można też zadzwonić na numer telefonu kierunkowy 12 352 27 55. Natomiast jeśli chodzi o takie przesyłanie świadectwa czy jakieś tam informacje odnośnie łask otrzymanych za wstawiennictwem Heleny, które ktoś jej przypisuje, to bardzo by nam zależało na tym, żeby to była jednak forma spisana albo listownie, albo przez adres mailowy. Bardzo dziękuję za tą część naszej rozmowy. Już za tydzień część kolejna. Porozmawiamy o procesie beatyfikacyjnym, który jeszcze przed nami. A tymczasem bardzo dziękuję. Ksiądz Paweł Wróbel, salwatorianin, postulator procesu beatyfikacyjnego Heleny Kmieć, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.